Także to proszę Państwa, przejechać przez ten prowincjonalne miasto, zobaczyć, że takie, ze środków takie mówienie, to jest gadanie, baranie. Jeżeli ty mówisz prowincjonalne miasto, to ktoś bardzo szybko na ciebie haczyk znajdzie, prawda? Że udajesz, że pięknie mówisz, na przykład w radiu Tok FM. A wy po prostu najgorzej mówicie w świecie. Matematyka, polityka, fizyka, złe. Jakieś poradniku teokratycznym do teokratycznej szkoły służby kaznodziejskiej to było bardzo dużo tego, ja przecież miałam tłumaczyłam formę wykładu. Nie dodawać stawek, nie dawać a wy to wszystko robicie, proszę Państwa, kupa śmiechu na wydechu. Poziom najniższy na świecie. W tamtych czasach to jeszcze, jak ksiądz mówił, to wszyscy płakali, profesor. Mówił pięknie, piękną dykcją. A tutaj to, co było w Teatrze Polskim, też człowiek pierwsze miejsce. No ładnie mówił, bo słyszałam kawałeczek. No ale to nie było, jak polonistka krzesła przestawia, gdy mówi, bo przeżywa. Nie było nikt, nie. Dano nam niezwykłą szansę odpowiedzi na ten dokument. W Warszawie dano szansę, ale Warszawa tysiąc szans miała. KCPZP, miastem kultury nie została, ani autorytetem. Cultural Mont pod względem kultury nie została. To był sekretarz KC, potężny człowiek, któremu podlegała cała propaganda i